No, spotykamy po raz kolejny Jana, Little Johna, cześć. Cześć, witam. Mamy okazję drugi raz porozmawiać, teraz już kibice trochę Cię poznali. Dokładnie, tak, poznali. Jesteśmy po ważeniu i po treningu medialnym, powiedz mi, jak wrażenia? Dobrze, no wiadomo, coś się działo, wiadomo, tym bardziej, że my tu trochę gnaliśmy, no na ostatnią chwilę udało się, a tu wiadomo, pogoda taka, że nie można było dać po gazie, ale na szczęście dojechaliśmy spokojnie i się załapaliśmy i właśnie i wszystko tak się szybko wydarzyło, można powiedzieć. Tak. Ale nie spóźniliście się? Nie, wszystko się udało właśnie fajnie, więc pozytywnie. Idealnie. Podczas face to face'a twój rywal Big Jack, no... Nie powstrzymał emocji. Jak to wyglądało z twojej strony? No powiem tobie, że trochę mnie to zaskoczyło, nie powiem, ale z jednej strony tak myślałem, że to pewnie jakaś taka zagrywka po prostu, wiadomo, no tutaj no musi się coś dziać, wiadomo. Tutaj są freak fighty. Dokładnie, freak fighty, no, ale jak widać nie było jakoś tak źle, jakoś opanowany byłem, więc jakoś aż tak się nie przeraziłem tym. Tak, twoja waga, tak jak rozmawialiśmy we wtorek, 51 kilo, dzisiaj bez zmian. Big Jack 46 kilo, lżejszy o 5. Jak ty to widzisz, tą różnicę wagi? No nie wiem, no wszystko się zweryfikuje, wiadomo, więc wiadomo, może być trochę szybszy. Ale no, zobaczymy, ciężko mi to ocenić, naprawdę. No ważne, że wszyscy się mieścimy i jest dobrze. Tak jest. Słuchaj, no twoim atutem jest jiu-jitsu, purpurowy pas. Czy masz jakieś informacje na temat parteru twojego przeciwnika? No tyle, że tam on no, nie jest jakiś taki może aż tak dobry, coś tam umie, potrafi. No ale wszystko się jutro zweryfikuje. Posłuchaj, czyli jeżeli go przewrócisz, można powiedzieć, że to jest już stuprocentowa pewność, że będziesz zmierzał do końca walki? Będę zmierzał do końca, już będę, tak. Jak już będzie jakaś na ziemi coś, to tu już pokażę moje specjały, że tak się... Tak, ja jestem tego bardzo ciekawy, myślę, że publiczność tak samo. Tak, też tak uważam. Powiedz mi jeszcze, po naszej pierwszej rozmowie, ta rozmowa została bardzo dobrze odebrana. Jaka była odpowiedź publiczności w twoją stronę? Nie, no naprawdę bardzo pozytywne, dużo zaczęło wlatywać w ogóle na mój ten profil na Instagramie w ogóle ludzi. Jak Ciebie znaleźć na Instagramie? Little Johnny, ale z podkreśnikiem 86, Little Johnny, bo wiadomo, dużo ta zajętych już jest dużo i trzeba coś tam pododawać, wiadomo. Tak. No myślę, że po tej gali przyjdzie Ci, przybędzie Ci obserwujący. Tak, na pewno będzie, zasięgi się zwiększą, wiadomo. Tak jest, tak jest. Czy przy Twoim pojawieniu się podczas tej gali, czy już padły jakieś propozycje, jakieś rozmowy wstępne na kolejne walki? Jeszcze nie, czekam. Aha. Może zależy to od tego, jak ta walka będzie wyglądała? Pewnie tak, od tego, pewnie jutro się wszystko, po jutrzejszym walce, tak. Tak jest. John, no to co, ostatnie słowo do kibiców? No to trzymajcie się i bądźcie ze mną jutro. Tak jest, życzymy Ci powodzenia, do zobaczenia jutro na walce. Dzięki bardzo, hej.